Randki w ciemno dla chrześcijańskich singli. Wygląda, że to tutaj, że dobrze trafiłam. Raz w tygodniu odbywają się w Warszawie takie właśnie spotkania. Idę zobaczyć, jak to wygląda. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, miło bardzo. Cieszymy się, że nas odwiedziłaś. Powitaj w naszym miejscu. Dziękuję, że możemy do was zajrzeć. Bardzo nam miło. Zapraszam na początku na górę, a potem pokażemy, jak wyglądają dzisiejsze nasze szybkie randki. Opowiecie mi, jak to działa? Tak. Super, bardzo. Zapraszam. Chętnie posłucham. Jak to się zaczęło ze spotkaniami dla singli chrześcijańskich? Zaczęło się rzeczywiście około 5 lat temu. No, ja wtedy byłem zdołowany po jednej z imprez sylwestrowych, że kolejna impreza sylwestrowa bez dziewczyny, a już bez żony to w ogóle. I założyłem wydarzenie, założyłem fanpage'a i rozesłałem do swoich znajomych. Czyli ty tak bardziej dla siebie chciałeś właśnie? Nie. Ja w 100% dla siebie chciałem, tylko. I właściwie to się, ja mówię, znajdę jakąś lożę 40 osób, a to się tak rozrosło, że mi się zapisało około 700. A teraz jak organizujemy je z żoną, w ten sposób systematyczny, to u nas w kawiarni to są już mniejsze grupki, ale które bardziej moderujemy i przychodzi około 120 osób. Mamy wiele rodzajów spotkań, między innymi na przykład szybkie randki. Przychodzimy do kawiarni, odbieramy numerek właśnie, przy którym stoliku usiadamy. 21 pań zajmuje stolik, dosiadają się panowie, także każda para ma możliwość rozmowy przez 5 minut ze sobą. Standardowe szybkie randki, oprócz tego na przykład mamy spotkania przy kawie, gdzie są one delikatnie moderowane. Chciałbym zaprosić Państwa do tego, żebyśmy się poznali. Startujemy i zaczynamy! Na przykład ja z moją żoną jesteśmy osobami wierzącymi i zależało nam na tym, żeby poznać drugą osobę, która będzie miała te same wartości. I dokładnie na tej samej zasadzie działają nasze spotkania. No właśnie, bo wy jesteście małżeństwem od kilku miesięcy. Jesteśmy od ponad 4 miesięcy małżeństwem, więc naprawdę bogaty staż. I prowadzimy razem kawiarnię. I dlatego teraz też u nas organizujemy randki małżeńskie. A między innymi jest tu dzisiaj jedna para, która to właśnie poznała się u nas i nawet jest ze swoim synem Filipkiem. Jesteście przykładem na to, że to działa. Jesteście małżeństwem, macie synka. Jak to się u was zaczęło? Zaczęło się od randek dla chrześcijańskich singli. Czym ciebie ujął przez te 5 minut? Był zabawny. Tak, tak, bo ja jak tylko się poznaliśmy, od razu się przywitałem i powiedziałem, że lubię okalarnicę. Powiedziała mi, że 14 razy była na pielgrzymce. I się modliłam o dobrego męża, no i mam dobrego męża. Ja się modliłam o dobrą żonę. Czyli to działa? Działa. Działa. Dlaczego tutaj wracacie? Dlaczego dzisiaj na przykład przyjechaliście? Poznaliśmy się na tych randkach, tak. I od czasu do czasu staramy sobie robić takie randki małżeńskie. Czyli właśnie pełny makijaż, fryzura. Tak jak na samym początku, jak się poznaliśmy, czyli dbanie o to, żeby się podobać tej drugiej osobie. O każdy szczegół tak naprawdę. Idę, bo to się za chwilę zaczyna, już i chcę zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, jak to się odbywa. Zapraszamy. Zaczyna osoba, która jest najstarsza, ale moment, moment, niech ja dokończę. Liczy się tylko miesiąc i dzień urodzenia. I zaraz w każdej grupie wyznaczę osobę, która będzie moderowała i trzymała stoper za rękę. Bardzo proszę, pucujemy się, kiedy kto się urodzi. Agata, ile razy wzięłaś udział w takich randkach dla singli? No, przyznaję się, że jedynie raz, ale rzeczywiście jestem pozytywnie zaskoczona i myślę, że jeszcze przyjdę, jeżeli do tej pory jakby nie trafię na tą właściwą osobę. Udało ci się kogoś poznać na tej pierwszej randce, kogoś ciekawego? Udało się wymienić tak kilka kontaktów, no i zobaczymy, co będzie dalej. Poznałam miłe, fajne osoby, ale jeszcze nie poznałam kogoś na taką bliższą relację. Jestem otwarta jeszcze na inne właśnie takie randki. O czym można przez 5 minut porozmawiać, żeby poznać kogoś? Przede wszystkim myślę, że jakieś zainteresowania, bo gdzieś tam można to wspólne znaleźć. No to co robimy na co dzień, tak, skąd pochodzimy. No takie podstawowe informacje, które już gdzieś dużo mówią. Po prostu jaki jest. Czy się znajdzie wspólny język? No właśnie. Koleżanki jak komentują, że byłaś na czymś takim? Były na początku do tego dosyć sceptycznie nastawione. Jak to koleżanki. Jak to koleżanki, ale potem są chętne też spróbować. Założyłem dla siebie, a mam żonę, więc mogę powiedzieć, że wszystko co reprezentuję to działa. Na każdej imprezie mówimy nie do zobaczenia w roli singla.